w roku 1793. Młody pruski teoretyk wojskowości, porucznik Gerhard von Scharnhorst, odbywał swoją pierwszą służbę bojową podczas tak zwanej kampanii holenderskiej. Jego przełożonym był wówczas Fryderyk August Hanowerski, brytyjski monarcha, legitymujący się tytułem Duke of York. Zapewne obydwaj panowie nie zdawali sobie sprawy z faktu, że ich nazwiska 150 lat później ponownie połączy wydarzenie, którego okoliczności będą miały zupełnie inny niż pierwotny charakter. A Scharnhorst i Duke of York spotkają się jako śmiertelni wrogowie w śmiertelnym pojedynku morskim, z którego tylko jeden z nich będzie mógł wyjść jako zwycięzca. Niemiecki pancernik Scharnhorst w okresie pierwszej połowy II wojny światowej był nowoczesnym okrętem wojennym Kriegsmarine. Wstępkę pod jego budowę jako pancernik kieszonkowy położono 14 lutego 1934 roku w stoczni w Wilhelmshaven. Niestety, w wyniku zmiany koncepcji budowy tego okrętu prace przerwano już w lipcu, a w niecały rok później 15 czerwca 1935 roku ponownie rozpoczęto jego budowę, już jako zwykły pancernik, choć z nieco nietypowym uzbrojeniem jak na tę klasę okrętu. Składało się ono na 9 dział kalibru 283 mm każde i było słabsze od głównego uzbrojenia większości ówczesnych brytyjskich pancerników. Pomimo tego okręt ten nadrabiać miał swą szybkością sięgającą 32 węzłów oraz bardzo silnym opancerzeniem. Był on też stosunkowo duży. Jego całkowita długość wynosiła 235 metrów, a wyporność pełna oscylowała w granicach 38 tysięcy ton. Budowę Scharnhorsta zakończono 3 października 1936 roku, a jego matką chrzestną została wdowa po Feliksie Schulzu, dowódcy krążownika pancernego z I wojny światowej o tej samej nazwie, zatopionego 8 grudnia 1914 roku w czasie bitwy o Wyspy Falklandzkie. Jego wejście do służby nastąpiło 7 stycznia 1939 roku, a już w początkowym etapie II wojny światowej okręt ten brał udział w wielu misjach bojowych, do których najważniejszych zaliczyć można operację Nordmark z lutego 1940 roku, mającą na celu zatapianie brytyjskich statków handlowych Visa Oibung
inwazja na Norwegię z kwietnia 1940 roku, w której Scharnhorst przetransplantować miał żołnierzy do nawiku, a także operacje Juno oraz Berlin, gdzie w tej ostatniej niemiecki pancernik wraz ze swym bliźniakiem Gneisenau polował na brytyjskie konwoje atlantyckie. Ich ofiarą padły wówczas aż 22 statki o łącznym tonażu 115 600 BRT, z czego 8 z nich o łącznym tonażu 49 300 BRT zostało zatopione bezpośrednio przez Scharnhorsta. Po tym niewątpliwym sukcesie oba niemieckie pancerniki schroniły się w okupowanym przez Niemców Breście, północno-zachodniej Francji. Jednak dłuższy w nim pobyt stawał się niezwykle niebezpieczny ze względu na coraz częstsze naloty brytyjskiego lotnictwa bombowego. W lutym 1942 roku Scharnhorst wraz z Gneisenau, Prinz Eugen oraz kilkoma niszczycielami opuścił Brest i w ramach operacji Cerberus przepłynął w śmiałej akcji kanał La Manche. Dostał się na bezpieczniejszy obszar Morza Północnego i zawitał do macierzystego portu w Wilhelmshaven. Operację tę okupił jednak uszkodzeniem w wyniku wpłynięcia na minę i w okresie kilku następnych miesięcy okręt ten poddany został naprawie. Tymczasem od 1942 roku poważnym problemem dla sprawy niemieckiej stała się działalność brytyjskich konwojów arktycznych płynących z Wielkiej Brytanii do ZSRR drogą północną przez Morze Norweskie w kierunku portów w Murmańsku i Archangelsku. Konwoje te, zgodnie z ustaleniem Lind-Lease, przewoziły materiały wojenne dla wzmocnienia sił Armii Czerwonej, toczącej śmiertelną wojnę z Wehrmachtem na froncie wschodnim. Tylko jeden konwój potrafił wzmocnić potencjał militarny Związku Radzieckiego o kilkaset czołgów i samolotów, a także wiele innych cennych materiałów. Dla Niemców stało się więc jasne, że należy uczynić wszystko, co możliwe, aby zatrzymać te dostawy. Jeszcze w 1942 roku zapadła decyzja o przebazowaniu do Norwegii potężnego pancernika Tirpitz, który w założeniu miał unicestwić brytyjskie konwoje arktyczne, choć w praktyce jego obecność w norweskich fiordach nie miała większego znaczenia. Skuteczniejsze w walce z konwojami okazały się stacjonujące w Norwegii U-boty oraz bombowce, które wspólnie w lipcu 1942 roku doprowadziły do niemal całkowitej zagłady brytyjskiego konwoju PQ-17. Na początku 1943 roku w dowództwie Kriegsmarine zapadła decyzja o przebazowaniu Scharnhorsta do Norwegii, wzmacniając tym samym niemieckie siły tam operujące. 22 marca 1943 roku okręt ten dopłynął do odnogi Altafjordu w pobliżu Trondheim. Jednak na swą pierwszą misję bojową przyszło mu nieco poczekać. W dniach 6-9 września 1943 roku Scharnhorst wraz z Tirpitzem i 9 niszczycielami w ramach operacji Sicilian uczestniczył w desancie niemieckich wojsk na Spitsbergen, której udało się opanować wyspę na kilka dni. Po tym czasie okręt ten powrócił do norweskich fiordów.
23 września 1943 roku w wyniku ataku brytyjskich miniaturowych okrętów podwodnych poważnemu uszkodzeniu uległ pancernik Tirpitz. Tym samym jedynym ciężkim okrętem nawodnym Kriegsmarine operującym w Norwegii i mogącym zagrozić brytyjskim konwojom pozostawał Scharnhorst, choć zadanie mu powierzone nie należało do najłatwiejszych. Po uszkodzeniu Tirpitza pod koniec roku 1943 brytyjskie konwoje uzyskały względny spokój. Bez większych przeszkód wykonywały swe rejsy do Związku Radzieckiego. Były też dość dobrze chronione. Niemal w prawie każdej eskorcie konwoju znajdował się okręt liniowy, dorównujący lub przewyższający swym głównym uzbrojeniem Scharnhorsta. Pomimo tego niemieckie dowództwo zdecydowało, że należy podjąć ryzyko i wysłać Scharnhorsta do walki przeciw brytyjskiej żegludze konwojowej. 19 grudnia 1943 roku zwierzchnik Kriegsmarine Karl Dönitz poinformował Hitlera, że następny konwój arktyczny zostanie unicestwiony przez Scharnhorsta, wspieranego flotylą niszczycieli. Konwój, o którym wspomniał Dönitz, legitymował się oznaczeniem J-255B. 20 grudnia 1943 roku opuścił ją on Loch Awe w Szkocji i wyruszył w drogę do arktycznych portów w Związku Radzieckim. W tym samym czasie do Wielkiej Brytanii zmierzał inny konwój ze Związku Radzieckiego, oznaczony symbolem RA-55A. Ich osłoną stanowiły dwie eskadry okrętów, ubezpieczenia bliskiego, Force One, oraz ubezpieczenia dalekiego, Force Two. W skład pierwszej grupy wchodziły ciężki krążownik HMS Norfolk, lekkie krążowniki HMS Belfast i HMS Sheffield oraz liczne niszczyciele. W drugiej grupie znajdował się lekki krążownik HMS Jamaica, cztery niszczyciele i najpotężniejszy z całej grupy osłonowej, pancernik HMS Duke of York. Pancernik Duke of York był jednym z pięciu nowoczesnych okrętów Royal Navy, klasy King George. Jego budowę rozpoczęto 5 maja 1937 roku, a budowanie nastąpiło już w trakcie II wojny światowej, 28 lutego 1940 roku. Do służby w Marynarce Wojennej Wielkiej Brytanii został wcielony 4 listopada 1941 roku. I niemal od samego początku został przydzielony do osłony konwojów arktycznych płynących do Związku Radzieckiego, a także w drodze powrotnej do Wielkiej Brytanii. W krótkim okresie od października do listopada 1942 roku został wysłany w rejon wybrzeży Afryki Północnej, gdzie brał udział w operacji Torch, lądowaniu w tym rejonie wojsk alianckich. Po jej zakończeniu został ponownie włączony w skład eskorty konwojów arktycznych, w której miał pozostać aż do 1944 roku. Pancernik Duke of York był bardzo udaną konstrukcją. Odznaczał się sporą wypornością pełną w granicach 43 tysięcy ton, silnym opancerzeniem oraz uzbrojeniem głównym zdecydowanie przewyższającym Scharnhorsta, na które składało się łącznie 10 dział kalibru 356 mm każde, zlokalizowanych w trzech wieżach artyleryjskich, dwóch dziobowych i jednej rufowej.
poinformowany przez norweskiego agenta o planowanym wyjściu w morze Scharnhorsta. Dowódca brytyjskich okrętów osłony konwojowej, wiceadmirał Bruce Fraser, dysponujący zdecydowaną przewagą posiadanych jednostek, postanowił wciągnąć niemiecki pancernik w pułapkę, której główną rolę miał odegrać jego najpotężniejszy okręt, pancernik Duc Auvioir. Zdecydował się też na przeprowadzenie krótkich ćwiczeń, podczas których rolę wrogiego okrętu odgrywał krążownik HMS Jamaica. Wszystko więc wydawało się dopięte na ostatni guzik. Należało teraz oczekiwać działań strony niemieckiej. ...25 grudnia 1943 roku niemiecki zwiad odkrył położenie konwoju JW-55B. Był to sygnał do rozpoczęcia niemieckiej operacji Ostfront. W ramach jej realizacji jeszcze tego samego dnia grupa niemieckich okrętów na czele z Scharnhorstem w osłonie 5 niszczycieli pod dowództwem kontradmirała Ericha Beya opuściła Altafjord i wyruszyła w morze celem unicestwienia brytyjskiego konwoju. Wypłynięcie tego zespołu okrętów nie obyło się bez dostrzeżenia ze strony norweskich agentów, którzy natychmiast poinformowali o tym fakcie drogą radiową Brytyjczyków, którzy w napięciu oczekiwali kontaktu ze swym przeciwnikiem. Ich konwoje około północy miały się minąć na wysokości wyspy Niedźwiedziej na Morzu Barentsa. Rejon ten od południa szybko zbliżali się Niemcy. Militarne starcie było więc nieuniknione, a załoga pancernika Scharnhorst bezwiednie wpływała w pułapkę, z której dla niej nie było już drogi powrotnej. Rankiem 26 grudnia kontradmirał Bay nakazał rozstawić niszczyciele co kilka mil od siebie, aby tym samym zwiększyć pole obserwacji morza w poszukiwaniu konwoju. Manewr ten jednak okazał się niefortunny, gdyż na skutek złych warunków atmosferycznych Scharnhorst i niszczyciele utraciły wspólny kontakt. Nieco po godzinie 8:00 niemiecki pancernik został po raz pierwszy dostrzeżony na radarze krążownika Norfolk, a chwilę później także na Belfaście. O godzinie 9:24 Belfast jako pierwszy otworzył ogień do Scharnhorsta z odległości 12 km. Chwilę po nim odezwały się działa pozostałych brytyjskich krążowników. Scharnhorst odpowiedział salwami z dział artylerii głównej. Rozpoczęło się dość wyrównane starcie obu stron. Gdyby niemiecki pancernik dysponował mniejszą ilością dział, jednak o większym kalibrze od swych brytyjskich oponentów. Niemniej już na tym etapie bitwy został on niefortunnie trafiony przez krążownik Norfolk w urządzenia radarowe, co spowodowało, że od tego momentu jego załoga nie mogła określić dokładnego położenia swych przeciwników. Dowództwo niemieckie nie zdawało sobie również sprawy z zagrożenia, w jakim się znalazł ich okręt, a każda kolejna minuta uwikłanego w bitwę z brytyjskimi krążownikami Scharnhorsta pogarszała jego położenie. Pierwszym symptomem pogarszającej się sytuacji Scharnhorsta było wykrycie przez jego rozpoznanie lotnicze o godzinie 10:12 brytyjskiej grupy okrętów Force 2. Raportowano wówczas o licznych jednostkach, w tym jednej dużej. Jednostką tą był oczywiście pancernik Duc Auvioir. Jednak pomimo obecności w pobliżu tak potężnego okrętu, kontradmirał Bay był wciąż przekonany, że całkowicie kontroluje sytuację i nie wydał rozkazu o przerwaniu walki z brytyjskimi krążownikami. Tymczasem dowódca Force One, admirał Barnett, wydał rozkaz przegrupowania swych okrętów, tak aby ustawiły się pomiędzy konwojem JW-55B a Scharnhorstem. Po wykonaniu tego manewru walka z niemieckim pancernikiem wybuchła na nowo. W jej wyniku obie strony odnotowały liczne trafienia, a dystans pomiędzy wrogimi jednostkami zmniejszył się do zaledwie około 6 km. Pomimo tego żadnej ze stron nie udało się wykonać decydującego uderzenia, które wyeliminowałoby swego oponenta z dalszej walki.
około godziny 12.45 kontradmirał Bay ostatecznie zrozumiał, że nie zdoła pokonać okrętów brytyjskiej eskorty konwojowej i wydał rozkaz o wstrzymaniu ognia na Scharnhorście, zmianie kursów oraz wycofaniu się z bitwy. Tym samym skierował swój okręt na południe, w kierunku norweskich wybrzeży. Pewny swego odesłał flotylę niszczycieli do macierzystego portu i zgłosił dowództwu przybliżony czas przybycia do fiordu Alta. Nie przypuszczał jednak, że na tym kierunku czeka już na niego Duke of York, aby ostatecznie rozprawić się z niemieckim Raiderem. O godzinie 16.17 radar na brytyjskim pancerniku po raz pierwszy poinformował o obecności Scharnhorsta w odległości 41 km. Wobec tego Duke of York obrócił się tak, aby móc użyć wszystkich swych wież artylerii głównej i wyczekiwał dogodnego momentu do otwarcia ognia. Tymczasem na Scharnhorście wciąż nie zdawano sobie sprawy z krytyczności jego położenia i kontynuowano rejs w kierunku południowym, mimowolnie zbliżając się do brytyjskiego pancernika. O godzinie 16.47, kiedy odległość pomiędzy oboma okrętami wynosiła już zaledwie 11 km, Duke of York i krążownik Belfast po raz pierwszy otwarły ogień pociskami oświetlającymi kalibr 133 mm. W tym momencie dla kontradmirała Beya stało się jasne, że jego okręt znalazł się w śmiertelnej pułapce. Scharnhorst został trafiony już pierwszą salwą. Jego sylwetka stała się przez to dobrze widoczna pomimo panującego wokół wieczornego mroku. Następnie został on ostrzelany pociskami kalibru 365 mm, których trafienia unieruchomiły jedną z jego trzech wież artylerii głównej. Chwilę później uszkodzeniu uległa druga wieża, choć w wyniku heroicznej pracy załogi po kilku chwilach udało się ją ponownie uruchomić. O godzinie 16.57 do walki przeciwko niemieckiemu pancernikowi dołączyła grupa krążowników z Force One. Tym samym sytuacja Scharnhorsta stała się krytyczna. Dowodzący nim kontradmirał Bay nakazał obrać kurs na północny wschód, licząc jeszcze na wykorzystanie prędkości okrętu, a tym samym na ucieczkę przed ostatecznym unicestwieniem. Było to wówczas jeszcze możliwe, pomimo kolejnych trafień pocisków wystrzelonych z artylerii 365 mm na Duke of York. O godzinie 17.25 Bay zameldował dowództwu Kriegsmarine, że jest otoczony przez brytyjskie jednostki i walczy. Jednak pozycja jego okrętu zdawało się, że ulega poprawie. Scharnhorst był szybszy o 3 węzły od Duke of York. Z każdą chwilą oddalał się od swego najgroźniejszego przeciwnika. Wciąż też posiadał sprawną jedną wieżę artylerii głównej, z której prowadził ogień w kierunku brytyjskich jednostek. Wydawało się, że przy odrobinie szczęścia opuści on zagrożony obszar i dotrze do bezpiecznych dla niego wybrzeży północnych Norwegii. Niestety o godzinie 18.24, w momencie gdy dowódca Force One wiceadmirał Fraser informował o powrocie jego zespołu okrętów do konwoju, jedna z salw artylerii głównej z Duke of York trafiła niemiecki pancernik w najbardziej kluczowy rejon, uszkadzając kotłownię numer 1 i rurociąg parowy zasilający turbiny. W wyniku tego jego prędkość natychmiast spadła do zaledwie 10 węzłów, a widząc to brytyjskie jednostki zaczęły się zbliżać, aby ostatecznie przypieczętować jego zatonięcie. W krótkim czasie Scharnhorst został otoczony przez wrogie jednostki, głównie niszczyciele, a pod jego pokładem wciąż trwały gorączkowe prace mechaników, starających się usunąć uszkodzenia okrętu. Brytyjskie niszczyciele starały się podpłynąć do swego oponenta na możliwie najbliższą odległość, aby móc skutecznie razić go atakiem swych torped. Było to dość ryzykowne posunięcie, zważywszy na fakt, że Scharnhorst wciąż posiadał sprawną jedną z wież artylerii głównej, której pociski trafiły bezpośrednio w niszczyciel HMS Saumarez, zabijając kilkudziesięciu brytyjskich marynarzy. Z kolei niemiecki pancernik trafiony został 4 torpedami, z których jedna wybuchła w okolicach rufy, 2 na prawej burcie i 1 na dziobie, w wyniku czego okręt zaczął nabierać wody. O godzinie 19.20
Ostatnia wieża artylerii głównej na Scharnhorście została unieruchomiona. Okręt pozostawał wówczas prawie bezbronny, posiadając jeszcze sprawne tylko dwa działa kalibru 150 mm. O godzinie 19.30 dowódca okrętu, kapitan Hintze, wydał rozkaz opuszczenia go przez załogę. W tym momencie zupełnie nieatakowane brytyjskie okręty zbliżyły się jeszcze bardziej do Scharnhorsta i rozpoczęły skuteczniejsze ataki torpedowe. O godzinie 19.45 w wyniku zapalenia się dziobowych magazynów amunicji potężny wybuch na Scharnhorście ostatecznie przypieczętował jego zatonięcie. Okręt ten gwałtownie przewrócił się na prawą burtę i dziobem w dół pogrążył się w mrocznych odmętach Morza Barentsa, nieopodal północno-norweskiego przylądka północnego. Zaraz po zatonięciu niemieckiego pancernika, brytyjskie niszczyciele HMS Matches i HMS Scorpion przystąpiły do akcji wydobycia z lodowatej wody ocalałych rozbitków. Jednak na wyraźny rozkaz dowódcy wiceadmirała Frasera, który obawiał się działania U-botów, po kilku chwilach opuściły rejon zatonięcia Scharnhorsta, wyławiając z wody zaledwie 36 marynarzy. Pozostałym w wodzie przypadł okrutny los śmierci poprzez zamarznięcie. Wśród nich był dowódca okrętu kapitan Hintze oraz kontradmirał Bay, którzy nawet w tym niezwykle dramatycznym i ostatecznym momencie swego życia nie zapomnieli o honorowych zasadach, oddając swe kamizelki ratunkowe młodszym członkom załogi. Ogólny bilans poległych marynarzy pancernika Scharnhorst zamknął się w zatrważającej liczbie 1932 marynarzy. Taki był smutny koniec niegdysiejszego pogromcy brytyjskich konwojów atlantyckich. Niedługo po bitwie wiceadmirał Frasera w przemowie do swych podkomendnych docenił męstwo załogi niemieckiego pancernika tymi oto słowami: "Mam nadzieję, że każdy z nas, dowodząc w bitwie przeciwko przeważającym siłom przeciwnika, walczyłby tak dzielnie, jak Scharnhorst dzisiaj." Słowa te, choć w swej istocie piękne, nie przywróciły jednak życia setkom niemieckich marynarzy, pozostawionym samym sobie na pewną śmierć na bezkresnym obszarze lodowatego Morza Barentsa. A w bitwie tej została złamana elementarna zasada prowadzenia wojen morskich, nakazująca ratowanie rozbitków, niezależnie od tego, kim są. Nawet za cenę własnego życia.